Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, a tym razem chciałbym pokazać taką mniejszą gierkę Thronefall. Gra od twórców takiej gry też minimalistycznej, która jakiś czas temu była Islanders, gdzie na wyspie budowaliśmy też różne budynki i musieliśmy się pomieścić na wyspie, to taki był nasz cel. Tutaj też taki City Builder, trochę strategia, też bardzo minimalistycznie zrobiona, gdzie będziemy też budować zamek, mury obronne, jednostki i będziemy się bronić. Mnie strasznie zaciekawił ten pomysł i strasznie fajnie wyglądał na filmikach, jakby przed premierą, dlatego chciałem byłem spróbować i wam też pokazać tą grę. A gra jest bardzo tania, bo kosztuje tam 30 bodajże 2 złote, z czego można na początek oczywiście 10% oszczędzić, jak to zazwyczaj na Steamie bywa. Czyli to prawie 3 złote, nie? No to nawet nie prawie, to 3 złote. W sumie to w tych czasach to za 3 złote chyba już nic nie kupimy. No ale przede wszystkim też jest język polski, chociaż nie wiem, czy to będzie aż tak potrzebny ten język, bo tutaj chyba tekstu za dużo nie będzie. Tylko że ten język polski też, to zawsze sobie patrzę, że a propos audio, na przykład jest przetłumaczony master jako mistrz, nie? Głośność taka główna. No to widać, że tłumaczone to tak na oko, Google tłumacz czy coś w tym stylu, nie? Ale jest. No na pewno nie ma tutaj bug, na przykład wyjść, czy jakieś tam plecy, nie? Zagrajmy, zobaczmy, na czym polega Thronefall. Ładowanie. Mój waćpanie. Mamy. Użyj strzałki albo klawiatury, albo kontrola. No właśnie, ja sobie gram na kontrolerze. Sterujemy tutaj takim ziomeczkiem na koniu. Lecimy, biegniemy. No i tu o. Cyk. Cyk. Łatwo. Takim łukiem on automatycznie strzela. O, i dostaliśmy pieniądze. Proszę bardzo, mamy 3 monetki. I właśnie za te monetki będziemy mogli później budować. O, proszę bardzo, tak jak tutaj na przykład mamy rezydencję. Zameczek nasz. A żeby rozbudować, na przykład potrzebujemy 7 monetek. Ale możemy też na przykład budować tutaj coś za 2 monetki. Nawet nie wiem, co to jeszcze jest. Ale tutaj oczywiście też nam pokazuje, że będą nas atakować z tej strony złoczyńcy. I musimy po prostu bronić, zdobywać monetki i dalej rozbudowywać ten zamek. Halo? No, dawaj. A w nocy wrogowie przytrzymaj. O, jest dobra. Dawaj. Pieniądze. Cyk. Łatwo. A wykona wyużyć aktywnej umiejętności. A. Mogę tutaj jeszcze aktywną umiejętność też użyć. W ten sposób. A, to ataki wręcz tutaj. Dobra, cyk. Cyk. Ała. Tylko, że jak wręcz atakuje... Ojej, nie trafiłem teraz. Jak wręcz atakuje, to mnie biją. Dobra, mamy to. Alright. Wracamy w takim razie do tutaj z kolejnych 6 nam będzie atakowało. Przeżyto noc, proszę bardzo, dostajemy punkty, bonus czasowy. A trochę tam długo to poszło. Wykorzystaj, to jest centrum, wykorzystaj swoje złoto na a domy tutaj, proszę bardzo, cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Mamy domy. No tak, ale nie mam tyle pieniędzy. A mam, nie, mamy pieniędzy. A, mamy tutaj trochę tych pieniędzy, dobra. I możemy postawić domy, proszę bardzo. Świetnie, dobrze, prosperująca gospodarka to klucz do sukcesu. Każdy dom, który przetrwa noc, da ci trochę złota rano. No to kolejna noc przed nami.
Czyli każdy dom da mi dodatkowe złoto, jak przeżyjemy. No i proszę bardzo, i się interes kręci, nie? Kurczę, strasznie mi się podoba ten pomysł tutaj. Dobra, wjechaliśmy i na twardo. Dobra. Łatwo. O, tu już 15. Naciąga wielka armia. Mądrym posunięciem byłoby zbudowanie dodatkowych umocnień. Ile mamy tych monet? 6. Dobra, no to będziemy mogli tu postawić wieżę. I też pewnie tutaj. No i elegancko. Świetnie. Psyk. Zapraszamy na kolejną noc. Pięknie. O, te wieże mają daleki zasięg dosyć. A mi się podoba. Cyk, cyk, cyk. Po plecach im przejechałem. Kurczę, powiem szczerze, że strasznie mi się podoba. Właśnie to jest ten problem, znaczy w sensie taki, nie, może właśnie nie problem. O, dobrze. Przeżyta noc. Masz wystarczająco dużo złota, żeby ulepszyć centrum zamku. Lepsze. O, ulepszenie, czekaj, czekaj. Plus królewskie szkolenie. 75% hapsów dostaje. I ataku. Więcej też o 75%. Ale możemy też gildia budowniczych. Każdego poranka dom poziomu pierwszego jest automatycznie ulepszany do poziomu, jeśli jest dostępny. Czy nie wiem co wybrać. No dobra, weźmy sobie może jednak większe obrażenia i hapsy. Bonjo! Cyk! Po plecach. No. Aloha! Cyk! Trochę taki jest autostrzelanie, takie trochę troszkę wampirki, troszkę city builder, troszkę tower defense i wszystko w takiej właśnie fajnej, minimalistycznej oprawie. Aha, i od tego momentu już wszystko zależy ode mnie, co chcę zrobić. A co mogę zrobić? Ulepszyć mogę domy też. Mogę zbudować domy. I mogę młyn. Odblokowuję możliwość budowy pól, aby zwiększyć dochód. Okej. Okay. A mogę też tutaj coś zbudować. Mur. O. Proszę bardzo. Mamy mur. A tutaj co możemy położyć? Wybierz rodzaj jednostki wręcz. Swoich żołnierzy tu mogę wyszkolić. I to mnie nawet starczy tutaj. O, cyk. I co my chcieliśmy? Oszczepnicy, włócznicy szybkiej i silnej jednostki zadają dodatkowe obrażenia szybkim wrogom i spowalniają ich. Nie są dobrym wyborem przeciwko jednostkom dystansowym. Ale na razie nie atakują nas jednostki dystansowe. To weźmy sobie oszczepników. Cyk. Co jeszcze mamy? Ile mamy jeszcze? Dwie monetki mamy. Tu nas nie stać. Ale możemy na przykład domek postawić. Cyk. I będzie więcej pieniądzorów następnej nocy, nie? Dawać. A ci idą? Oszczepnicy idą. Cyk. Atak. Dobra. Ja w ogóle chyba bym sobie trochę jeszcze ściszył środowisko. Rozgrywka. Spróbujmy jeszcze to ściszyć. Bo trochę góry. O! Mogę szybko biegać? Dlaczego? Jak? Czemu ja nagle tak szybko biegam? Uuu, teraz dystansowi też będą atakować. Dobra. A ja bym tu mógł zrobić X na bazie, bo jeżeli wszystkie jednostki zostaną zaznaczone. X? Aha! Proszę bardzo. Ja mogę ich tutaj przenieść, na przykład tutaj. O. Dobra. Okej. Okay. Mogę sobie ulepszyć też łucznika. Dobra. Mogę jakiś młyn. Zobaczmy, jak
ten młyn zadziała. Ulepszanie. Ulepszony pług. Każda przyszła modernizacja tego młyna zwiększy jeszcze bardziej jego dochody. Pułapka wybuchowa. Młyn eksploduje po zniszczeniu. A nie. Mam nadzieję, że nie zniszczą mi. O. Cyk. 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 No i mamy pola, żeby zabrać jeszcze więcej pieniądzów. Cyk, dom. Kolejny. To jest też wieżyczka. Dobra, no to na razie tutaj. Dom kolejny. Dobra. Cyk. Cyk. Kurde, oni są słabi przeciwko jednostkom. Muszę im pomóc. No właśnie. Dobra, ale udało się. 10 łuczników teraz będzie. Aha, i tutaj nowe jednostki też przychodzą. Może faktycznie niech stąd lepiej idą, bo wtedy ci łucznicy troszkę podejdą. Bym sobie ulepszył te wieże. Cyk. Teraz to prawdziwa wieża, nie? Cyk. I tu jeszcze bym nawet postawił wieżę. Cyk. O, i bym nawet ją ulepszył. Cyk. A tu coś jeszcze mam? A tutaj nie mam złota. Ale kolejne domki chyba. Dobrze. Cyk. Dobra. A masz poplera. No i łatwo. O, a co to? Przeżyta noc, kolejne punkciki, proszę bardzo. Co my możemy tutaj jeszcze ulepszyć? Jak się patrzę. Możemy jednostki na przykład, możemy na przykład myn. Możemy też domek ulepszyć. A, i domki tylko. Dobra, domki zawsze to jest więcej pieniądzów. Jeszcze nie wiem, czy będzie potrzebna, bo to chyba będzie ostatnia noc nasza. Brzmi to źle. A czekaj, co to jest? Zbudowałem tutaj. Chyba domek to jest, nie? Tutaj mamy za mało już pieniędzy. Tutaj też. Dobra, idziemy. Czekaj. Co to tutaj przyszło? Jak on mnie pojechał? Ja mogę przed nim uciekać, nie? Nie, oni mi zabili. A nie, odrodził się odszczepnik. Zablokowałem się. Dobrze, dobrze. Ja mogę ich kajtować tutaj, proszę bardzo. Łatwo. I zwycięstwo. Więcej pieniądzorów poproszę. No to wynik bazy. Najlepszy wynik, bonus złota. Bonus amatora, mutatora, amatora. poziom. Co tu mamy? Poziom drogi. Uniwersalny dochód. Twój zamek centralny produkuje złoto, a dochód wzrasta za każdym razem, gdy go ulepszasz. Podoba mi się. O, wieżyczki lepsze. Wieże magiczne. Twoje wieże mają znacznie większy zasięg, a ich pociski zadają wrogom znacząco większe obrażenia. Podoba mi się. Pasywne, lekka włócznia, szybki atak wręcz, zadaje dodatkowe obrażenia wszystkim szybko poruszającym się wrogom i spowalnia ich na kilka sekund, skutecznie przeciwko szybkim przeciwników. Aktywne, ulecz się i znacznie zwiększa prędkość ataku na krótką chwilę. Jeśli aktywujesz zdolność mając poniżej 30% maksymalnego zdrowia, efekt utrzymuje się z dłużej. Fajne, a to jest chyba dla mnie broń taka, to jest, jak dobrze rozumiem teraz. O, i proszę bardzo, łatwo. No i pięknie. A, i tutaj sobie możemy chodzić, tutaj żeśmy już zrobili. A następne landy czekają nas tutaj. Najlepszy wynik, ranga przyjaciół. O, i tu se mogę wybrać broń chyba. A, ale nie będę miał łuku.
A spróbujemy sobie tą włócznią zagrać, co? A, i tu muszę sobie też wybrać atut jeden. Ojej. Czy lepsze włócze, czy więcej kasiory? Niech będzie, że więcej kasiory. Mutatory wrogowie mają znacznie... A nie chcę na razie mutatora. Na razie przejdźmy to po prostu tak sobie na spokojnie. Dobra, jest. Wieżyczka. Będzie 3 ziomeczków. Co to jest tutaj? Wieżyczka. Dobra, wieżyczkę może postawimy tutaj. Jedną. Tutaj co jeszcze mamy? Aha, jeszcze mam tylko dwa pieniążki. No to sobie dom postawimy, nie? Żeby już jakąś kasę generowały na następną noc. Zresztą tutaj będzie dzisiaj mało. A, bo ja mam teraz tą włócznię. No dobra. Ta włócznia sięga ich ładnie. I ona nawet ładnie bije. Tylko nie wiem, czy to... Nie mogę teraz na odległość ich bić. Wiecie? Dobrze, no to tutaj coś. Czy mogę gdzieś wieżyczkę jeszcze? Tu bym mógł ją postawić, drugą wieżyczkę. Dobra. Druga wieżyczka się przyda. Jeszcze mamy 3 monetki. To może tutaj. Wybuchowa? Nie. Ulepszony pług. Więcej kasiurki, tylko że nie mogę pól już postawić żadnych. Dobra. Lecimy dalej. Dzień dobry. Dobra. Dobra. Lejcie. Zostaw moją wieżyczkę, panie kochany. Dobra, łatwo. Czy ta wieżyczka się uleczy? Jest, uleczy się. Teraz tutaj dwa... Nawet nie wiem, co to jest. Jakieś komary? Dwa komary? Pole. Tu pole. Listu manore. Tutaj postawię pole. Czy mamy jeszcze jakąś wieżyczkę tak naprawdę? Czy... Nie, tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj pola wszędzie. No dobrze. W tym razie ja bym postawił po prostu domki. Już więcej nic nie postawię za jedną monetkę. No dobra, spróbujmy w takim razie, bo nie wiem, co tutaj wyjdzie. O, jakieś robale. Ale wiesz, że z tymi robalami... To... Przynajmniej... Zostawcie moją wieżyczkę, łajzy. Dobra, mamy ich. Pokonanet. Ile tutaj tych monetek? Cyk, cyk, cyk. 12 teraz. Teraz z trzech aż tych różnych kierunków. A może bym ulepszył sobie tutaj zameczek. Więcej HP, więcej obrażeń. Dobra, to sobie weźmiemy więcej Możemy jeszcze bar... O! Aha, możemy... Dobra. Co ja bym chciał? Łuczników czy kuszników? Długie łuki mają bardzo duży zasięg, ale są dość kruche. Świetny ruch, jeżeli uda ci się utrzymać je na bezpiecznej odległości. Kusznicy mają niski zasięg, ale wysokie obrażenia. Są opancerzeni? O! Dobra. Ja kuszników chcę. O! Mogę tu też postawić mury. Ale nie stać nas na mury. Dobra. Nieważne. Dobra, lecimy. Kurde, tak trochę słabo, że... Ja sobie wezmę tą stronę. Tam zostawię im tę resztę. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Dobra, zobaczmy. Ała! Jeszcze monetka jest. Dobra, no tu se radzą. Dobra. Dobra. Poradzili sobie. A, czekaj, bo ci chyba się tutaj w ogóle nie ruszyli dupy swoich. Jak można było? O. Chodźcie. Panowie.
Zapraszam was tutaj. No. I tutaj macie lać. Mordeczki. Tu mamy żołnierzy zwykłych. O, tu mamy kolejną wieżyczkę. Ja mam sobie tą wieżyczkę. Nie wiem, czy ja bym chciał stawiać wieżyczki. Ja bym chciał kasy więcej, nie? Przede wszystkim. To mnie kręci. Kręci mnie kasa. Tu jest jeszcze wieżyczka. Cyk. Dobra, więcej kasy. Cyk. Cyk. To jest wieżyczka kolejna. Dobra, niech będzie. Cyk. Może mury postawię, ale to chyba w kolejnym etapie. Wiesz, co to w ogóle jest to? Co tutaj chodzi? O! Kurde. Dobra. Łatwo. Dobra, pozbierane monetki. Może przydałoby się te mury faktycznie tu postawić. Tutaj. Tu mogę to postawić. A co mogę tutaj w środku postawić? Mogę żołnierzy też sobie postawić. Mogę jeszcze jedną wieżyczkę tutaj. Kolejny domek. Kolejny domek. A jeszcze za trzy monetki. A to ulepszmy może domek po prostu. Cyk. Żeby mieć więcej pieniądzorów. Zapraszam. A, w ogóle nie spojrzałem, z której strony przychodzą dzisiaj. Dobra, ładnie pojechane. Ojej, biją mnie. Dobra. Ładnie. Panie kochany, biją, biją. 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 O-o. Dobra. Ładnie. Dawaj, lać ich. Ja ciekawe, czy jak mi zniszczą wieżyczkę, to... O, ale dobra, pieniądzorów dużo, dobra. Dobra, ja myślę, że sobie tutaj wieżyczkę podstawimy, ulepszymy. Bo ta wieżyczka musi mieć bardzo... O, czekaj, 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 czekaj. Skąd oni tu przychodzą? Skąd? No to tutaj też sobie wieżyczkę ulepszymy. To, to, co, to? Domek przed tym? Nie, nie, nie. Tutaj ja bym sobie postawił. I tutaj przede wszystkim może spróbujemy teraz rycerzy, którzy nie boją się wyzwań na bliską odległość. Tutaj domek, 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 okej. Okay. Dobra, to teraz tylko stąd wychodzi na to, że będą przychodzić. O, a co, ja nie mogę ich lać? O, one są... Oni są w powietrzu, nie mogę ich lać w ogóle. To tutaj przydałby się ten łuk, nie? Tak naprawdę. O ja! A co ja będę musiał teraz od... A nie, to się... A nie, dobra, to jest, się odbudowuje tutaj, proszę bardzo. Okej. Okay. A czemu taki krzyżyk tutaj jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To byśmy to mogli jeszcze więcej zdrowia. No właśnie, tylko te ulepszenia tutaj mi dają tylko więcej zdrowia tych budynków. O, to jeszcze mogę domek. Tu jest ulepszony. Dobra, weźmy sobie jak najwięcej domków tutaj w środku. Bo to będzie też oznaczać, tu może będę mógł tu o wieżyczkę. Co jeszcze mogę postawić? Mogę postawić na pewno, to jest domek za dwa.
Ale bym tutaj postawił, o, płyn. Spróbujemy wybuchowe. Te. Bo to wtedy pierdyknie i będzie po sprawie, nie? Dobra, kolejną nockę próbujemy. Dobra. O-o. Widzę, że się robi niebezpiecznie. No, tu się robi gorąco. Dobra, żołnierze, do boju! Za króla! O nie, wieżyczkę mi zniszczyli. Lać ich po mordach. Dobra, jest ładnie. Już jakiś pieniądz leży. O kurde. I czekaj, jak ja mam to przeżyć, panie kochany? Dobra, więcej pieniądzów potrzeba. Tutaj też, o, cyk. Może ulepszymy sobie, o, właśnie możemy sobie ulepszyć tutaj, o. Jeszcze więcej tych. Tutaj jeszcze więcej tych. Proszę bardzo. Tutaj wieżyczka kolejna. I za trójkę to jeszcze będziemy mogli sobie postawić tutaj domek. Jeszcze pole tutaj. Cyk. Dobra. Więcej już nie zrobimy. Atakować! A to są te łajzy latające, to i tak nic im nie zrobię. Oho. Tego dużego trzeba załatwić. Dobra. Oho. Dawaj. Dużego. Dobra, łatwo. Tu jeszcze jest duży. Dawaj dużego. Będę go kajtować. Dobra. O, tam też pokonali oni sami. Dobra, jest dobrze. Troszkę tutaj strat dzisiaj żeśmy odnieśli. Ale ta wieżyczka chyba wybuchła. Bo jak... Uda, to może tutaj też byśmy zrobili wybuchową wieżyczkę. Cyk, znaczy młyn wybuchowy, nie? Bo to, wiecie, to jest ekstra. Jeżeli chodzi o to, że ma więcej pieniądzorów, ale to nie wiem, czy tam jest sens stawiania tych pieniądzorów, jak to... Właśnie, czekaj. Jakbym tu postawił 20 ulepszenie zamku. Spójrzmy. I co tu jeszcze mogę? Ulepszenie, czyli znowu te hapsy. Dowódca jednostki poruszają się szybciej, gdy nimi dowodzisz. Posiadasz aurę leczącą, która... nie chcę. Tutaj poproszę, o. I co? I mamy 11 monetek jeszcze do wykorzystania. Możemy domy budować? Nie. A możemy... O, brakuje jednej monety, żeby ulepszyć mur. No wiecie co? O, możemy tutaj mury stawiać. O, okej. Cyk. Cyk. Dobra. Czy jeszcze tu gdzieś wieżyczkę widziałem? O, właśnie. A, nie, dobra, nie stać mnie. Nie stać mnie na takie luksusy. No to postawmy domek. Dobra. A, ten... Bonjour! Atak! A no, tu sobie poradzę. Nie, tutaj wybuchnie. Teraz jest to. No nie, tutaj muszę pomóc. O, ale był wybuch. Dobra. Tam poszli, tam widzę, cisną mocno. O-o. Muszę tutaj bramy bronić. Dobra. Oh no! Ja muszę tam im pomóc. Tam widzę sobie, jak ładnie radzą. Znaczy no,
przytrzymali troszkę tutaj tych ludzi. To też jest dobry sposób, jak oni tutaj przytrzymali tych ludzi, że no tutaj trochę mieli więcej luzu, nie? Ale faktycznie, kurde, powiem tak, no... No... Było ciężko, dobra. Lepiej sobie tutaj wieżyczkę postawmy. Wieżyczkę. Tyk. Wieżyczka. Tyk. O, mogę w ogóle te wieżyczki jeszcze bardziej ulepszać. A nawet sobie jeszcze też ulepszać mury, widzę. Może tą główną byśmy ulepszyli tutaj. A nie, nie mam tyle pieniędzy. A właśnie, dobra, może tutaj, o. I tu byśmy sobie teraz oszczepników. Dobra. Tam, ta, tam. Kolejna noc. Przed nami. O, ale tu się dzieje. Halo. Zaraz mnie zabiją. Dobra. Żyjemy. Laci. Dobra, mamy to kolejne monetki zdobyte, proszę bardzo. No i elegancko. Co byśmy teraz chcieli najlepiej? Kurde, ja mi się zastanawia cały czas. Cały czas się zastanawiam nad ulepszeniem tych. A może tu? Żeby było więcej oszczepników. Ja bym jeszcze więcej monetek chciał. Tyk. I co? Aha, to jeszcze więcej monetek nam da po prostu z tego młyna. Okej. A tu? Cyk. Nie. Jeszcze poczekaj chwilę. Jeszcze mam 14 monet. Aha, dobra. A to co? Cyk. 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 Nie. Ja chciałem tutaj, o. A co to tutaj tu jest? A, tu kolejne te. Dobra, za jedną monetkę to chyba już nic nie zrobimy. Chyba nie. Dużo poszło teraz w pola rozbudowę. Ale mam nadzieję, że to nam... Dobra. To była łatwa noc. Czy ty to widzisz? I się nie wstydzisz? Już to jest jakieś... joki. 16 monetek. Dobra, idziemy. Więcej żołnierzy. Syk. Teraz tak, tutaj by się przydał też może tą wieżyczkę. O, płyty żelazne. Ta wieża staje się opancerzoną, która zostanie zniszczona. O. O. Płyty żelazne, to poproszę. Bo to, że wtedy ona będzie stała twardo. Teraz tak. Ja bym tutaj sobie... Przede wszystkim... O, cyk. Mury. A mury runą. Runą. Teraz już i tak łatwo runą, nie? Cyk. Dobra, tu 8. To może jeszcze nie. Ale tutaj, bo tutaj często nam... Aha, tu nas nie stać na to. Mamy ile? 8 monetek jeszcze. Co byśmy mogli z tymi 8 monetkami zrobić, żeby tu było jakieś opancerzone? A nie, też nas nie stać. Wygląda na to, że możemy tylko zrobić domki, żeby jeszcze więcej zarobić kasiury na następną noc. Dobra. To będzie ciężkie. To będzie bardzo ciężkie. Tu są jakieś... Co to jest? Muszę to szybko zniszczyć. Te katapulty jakieś.
Dobra, mamy to. Gdzie tu jeszcze coś? A tam już nie ma? Tu już wszystko? A tu tylko latające główienka. A, idą tutaj jeszcze. Idą katapulty. Szybko te katapulty trzeba poniszczyć. To mój cel najważniejszy. Dobra, mamy to. O nie, katapulty! Jezus, ile tu tego idzie? Dobra, łatwo. Kolejny. Z tej strony. Tam idą jeszcze też. Dobra. O, katapulty. To moja robota. Zazwyczaj. O, tam zniszczyli mi. Oh no! Przedostali się środkiem. Idę im pomóc. O nie! O nie, katapulty! Dobra, łatwo. Dobra, o! Nie. Dobra. Żyjemy. Tylko co to za życie? Gdzieś jeszcze coś jedzie? To jest? Oh no! Katapulty przede wszystkim. A to tylko środkiem teraz jedzie, nie? No, dawaj. Oh no! Dobra. Oko na net. Czyżbym... Zwycięstwo. Ale to było teraz hardkorowej. No, ale z włócznią lekką żeśmy tutaj pomachali, porządzili. I proszę bardzo, nowy rekord. Czwarty poziom. Co to mamy? Ciężką zbroję. Masz niewiarygodnie dużo zdrowia, ale jesteś nieco wolniejszy w nocy. A czemu tylko w nocy? Poziom szósty. Jej biczowe. Trwałe odblokować nową ścieżkę ulepszeń dla swoich jednostek wręcz. Jednostki z buzdrygami mogą zaatakować wszystkich wrogów znajdujących się blisko nich jednym potężnym ciosem. To mi się podoba. Tylko pewnie one będą wolne. Umocnienie zamku. Twój zamek posiada znacznie większej punktów życia, strzela strzałami z wiele szybciej i ma większy zasięg. No i to mi się podoba. Do każdej gry można wejść plus jeden profit. O, a co to jest plus jeden profit? Nie wiem, ale pewnie się niedługo dowiem. A co to znaczy, że 3 na 6 zrobiłem? Najlepszy wynik, aha, też tabelę wyników. Tak, ranga przyjaciół, czyli też jakby ktoś ze znajomych z Face'a grał, to by też mógłby tutaj się oczywiście wyświetlić, że ale ja jestem najlepszy wśród moich znajomych, bo nie mam znajomych, a przynajmniej nie grających w tę grę. Dobrze, moi mili państwo, spróbujemy sobie jeszcze później dalej podpłykać i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Kurczę, fajna giereczka, podoba mi się, ale będzie na pewno krótka, bo też to jest dopiero wczesny dostęp i tej gry tam starczy na niewiele, z tego co wiem. Na 3 do 5 godzin twórcy piszą, że na ten moment. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, dajcie oczywiście łapkę w górę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!